Cześć, Krzysztof z tej strony, Turbo Auta z USA. Końcówka lipca, bardzo ciepły, słoneczny dzień, 31 na plusie, tak więc naprawdę fajnie. Dziś zabiorę Was na oględziny Copart Chicago South. Dostaliśmy depozyt na BMW 7, zgłosił się do nas pan Paweł, miał taką nieprzyjemną sytuację na początku tego roku, możemy to sobie powiedzieć wprost. Mianowicie został mu skradziony samochód BMW 7 poprzedniej generacji. Sprawa ciągnęła się kilka miesięcy i dopiero teraz zostały pieniądze wypłacone, tak więc pora na zakup. Postaramy się pomóc, pojawiła się bardzo ciekawa siódemka, 16 rok, ale to już zobaczymy tak naprawdę na miejscu. Jesteśmy akurat teraz w Westmont pod salonem BMW. Droga, która nas dzieli, tak naprawdę to jest jakieś 50 minut, może 45. Dlaczego widzimy się pod Westmont? Poruszyłem w poprzednim filmie temat BMW M6 i mojego niezadowolenia. Tu macie tak naprawdę ciąg dalszy, czyli zamówiłem troszeczkę uszczelek, jakieś płyny, takie sprawy. I tak naprawdę kończymy temat naprawy M6. Najprawdopodobniej będę chciał się tego samochodu pozbyć. Co się stało, jak do tego doszło? Na spokojnie, nakręcimy jeszcze o tym oddzielny odcinek. Do rzeczy, nie będę Was zanudzał. Myślę, że widzimy się już na miejscu, chociaż bardzo ciekawa X5 tam się ładuje. Może jeszcze do niej podjedziemy na chwilę, porównamy oba samochody. Pytaliście w poprzednim filmie, czym jechałem na oględziny. Przed Wami rozwiązanie zagadki. Nasza firmowa X5, 2019 rok, G05, wersja silnikowa 40i, czyli 3-litrowy silnik na turbo. Obok stoi hybryda. Również bardzo ciekawe, interesujące auto, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę polskie przepisy i ulgę, jeżeli chodzi o akcyzę na auta hybrydowe ładowane z wtyczki. Tak więc jakby nie patrzeć, też ciekawy pojazd. Do zobaczenia na miejscu, zobaczymy tak naprawdę, co dziś nam ciekawego wpadnie w oko na koparcie. Trzymajcie się. South Chicago Heights. Tak więc jesteśmy na przedmieściach Chicago, kilkadziesiąt mil dokładnie poza. Na pierwszy rzut oka dawno mnie tu nie było. No nie jest tak pięknie. Przyjechaliśmy, przypomnę, po BMW 7. Auto po zalaniu, jednak na samym początku stoi tutaj taki Mercedes 2007 rok S550 z Formaticiem. Teoretycznie bardzo ładny, natomiast ma papiery rebuild. Co oznacza rebuild? Oznacza to, że ten samochód już miał kiedyś szkodę całkowitą, został naprawiony i zostały mu wydane dokumenty rebuild, czyli odbudowany. Mam nadzieję, że sprzedaje go osoba prywatna. Na pierwszy rzut oka jest bardzo fajny. Natomiast w praktyce, jak popatrzymy na jakieś takie detale, jak podróbki w osen, to szczerze powiedziawszy odechciewa się wszystkiego. No ale kto wie, może ktoś z Was czegoś takiego szuka. Samochód ma, nie ma jeszcze daty, jest upcoming lat, możecie sprawdzić. Zobaczcie, nawet przyjechał świeży Mustang, 5-litrowy GT w Cabrio. Zdaje się 13-14 rok, widać, jest to wersja po lifcie. Nic, wchodzimy do pierwszego rzędu. Zobaczymy, co dziś ciekawego napotkamy na swojej drodze. Jednak podejdę na chwilę do tego jeszcze Mustanga. Słyszę, że bardzo ciekawie, głośno pracuje. On najprawdopodobniej również będzie do sprzedaży. Jednak dopiero za kilka tygodni, czy też nawet dwa miesiące. Nawet nie ma jeszcze stickera na szybie. Tam widzę jakoś M4. Tak, zgadza się, prawdziwa BMW M4, natomiast dosyć solidnie trzepnięta. Zwróćcie uwagę. Sprawdźmy tak naprawdę, kiedy to będzie licytowane. Tak samo upcoming lat, czyli to dopiero będzie dostępne. Tak więc jeżeli macie ochotę coś takiego kupić, zapraszam do wpłacenia depozytu i pomożemy. Jeżeli trzeba będzie, to jeszcze tu wrócę i dokładnie zobaczymy ten pojazd. Natomiast patrząc na szkody, przód, tył, bok, spód, dodatkowo otwarta szyba w środku, o niczym dobrym to nie świadczy. Tak, nie ma prądu. Jeszcze o dziwo kluczyk się ostał. Niebrzydki samochód. Ale spróbujcie to komuś sprzedać. Naprawione, załóżmy za 150-160 tysięcy. I pokażcie to.
Często zadajecie pytania właśnie auta tego typu. Ciekawe auta z grupy WAG, natomiast już troszeczkę leciwe. Import samochodów tego typu jest na granicy opłacalności, na granicy rozsądku. Jeżeli brać auta z grupy WAG, to uwierzcie mi, nie warto rozglądać się za niczym, co jest tak naprawdę poniżej jakiegoś, nie wiem, 11, 12 roku. A ten konkretny samochód jest już na granicy opłacalności, pomimo tego, że to jest bardzo ciekawa wersja w 3-litrowym mocnym silniku, to po prostu te auta są już dosyć tanie w Polsce. Szkoda, nie mam pojęcia, co mu dokładnie dolega. Troszeczkę jest obity tutaj na drzwiach, na zawieszeniu, natomiast w praktyce nic nie znajduje mi pod tym numerem, jeżeli chodzi o aplikację. Może po prostu trzeba to wszystko ręcznie przepisać. Coś takiego mieliśmy kupowane w okolicach 30 tysięcy złotych. Dlatego powtarzam, że import tego typu samochodów jest już raczej średnio opłacalny. Z tego powodu, że one są dosyć tanie na Allegro, Otomoto. Bardzo ładny japoński SUV, Acura MDX. Czyli taka lepsza Honda. Auto uderzone z obu stron, tak więc dlatego raczej kupno może być słabym pomysłem. Ja osobiście wolę zawsze auto uderzone z jednej strony. Inaczej kończy to się tym, że po prostu cały samochód musicie obmalować dookoła. Ciekawy wzór grilla. Widać, że ma nawet aktywny tempomat w znaczku. Dwa boki, tył. Jak to Japończyk, troszeczkę postoi, jeżeli chodzi o blachę i już go coś bierze. Pokazuję raczej tylko jako czystą taką ciekawostkę. W przypadku aut tego typu, których nie możecie dokupić części na miejscu w Polsce, zawsze polecam dołożyć do kupna 10, 15, nawet 20 tysięcy złotych i macie dużo lepszą kondycję i brak problemów przy składaniu. Numer możecie zobaczyć, koniec aukcji jutro. Kolejna ciekawostka na placu Kopar, to znaczy Ram 1500 w wersji Limited, czyli najbogatszej, jaka była dostępna. W standardzie pneumatyczne zawieszenie, duże koła, wszystkie bajery, aktywny tempomat, czujniki martwego pola i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pokazuję Wam ten samochód tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, ponieważ został sprzedany kilka dni temu i zastanawiam się, czy ktoś, kto to licytował, tu mamy też Szkodę, czy ktoś, kto to licytował, w ogóle zdaje sobie sprawę, co tutaj się dzieje pod maską, czy widział ten samochód, czy też licytował po prostu na odległość. Tak. Widzicie to wybrzuszenie na dashboardzie, na kokpicie? To teraz pokażę Wam coś niewiarygodnego. Nie spodziewałem się, na zdjęciach tego tak naprawdę tak nie widać. Zastanawiałem się przez chwilę, jak mogło do tego dojść i powiem Wam, że nie jestem sobie w stanie w ogóle tego wszystkiego ułożyć. Zobaczcie, jaka jest tutaj masakracja. A więc tak, począwszy od samego przodu. Tutaj mamy przedłużenie ramy. Zwróćcie uwagę, co tu się stało, jak ona się po prostu podgięła. To jest jedna rzecz, natomiast sprawdźcie tak naprawdę, jak to uderzenie się odbiło i poszło do góry. Czy to była jakaś barierka, czy coś w tym stylu. W każdym razie zwróćcie uwagę, jak to uderzenie poszło górą. Po sterowniku, po kielichu, po wszystkich elektrycznych rzeczach. Tutaj mamy nawet serwo od hamulców i dlatego właśnie to wyszło tam górą przy kokpicie. Masakracja jest niesamowita. Mercedes GLC 300, tak więc 2-litrowy silnik na niską akcyzę. Samochód nie ma jeszcze daty licytacji, dopiero będzie licytowany, tak więc jeżeli szukacie czegoś takiego, śmiało dajcie znać, być może jeszcze do niego wrócę. To, co na pewno zauważyliście, u pasażera strzelił kokpit, poduszka pasażera. Mamy uszkodzone zawieszenie po całości. To jest aluminium pod spodem, tak więc nie oczekujcie, że wymienicie, nie wiem, jeden czy dwa wahacze, nie. Całość z tej strony musi iść na pewno na śmietnik. Napęd 4Matic, tak więc jest na pewno to całkiem konkretny samochód. Czy ja to mogę otworzyć? Tak, mogę. Mamy tutaj troszeczkę szybę zaklejoną. Komplet poduszek, zazwyczaj to odstrasza wielu kupujących. Ja nie boję się kokpitu. Kokpit jest to kwestia kilku godzin plastików, porozkręcania, zatrzasków i wszystko jest wymienione. Tak więc takie rzeczy naprawdę nie są złe, nie są tragiczne, nie musicie się tego bać. Ładnie pachnie. Nie ma prądu akurat. Są jakieś książki, nie ma nic. Auto jest czyste, że tak powiem. Grunt, że mamy grzane fotele, jakaś nawigacja, kamerki. Czy są blind spoty? Tak, jest blind spot, czyli martwe pole. Ciekawy egzemplarz. Przypomnę, data licytacji dopiero się pojawi. Najprawdopodobniej czekają na dokumenty. 2015 rok, Jeep Grand Cherokee. Wybaczcie mi za te syreny z tyłu, policja i straż pożarna chyba gdzieś jedzie. W każdym bądź razie, no, widać, że auto nie jest dobrze doposażone.
Zwykłe lampy, o niczym dobrym to nie świadczy, raczej będzie to podstawowy model. Uszkodzona strona kierowcy, lewa, przód, bok, troszeczkę błotnik też z tyłu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o przód, to mam wrażenie, że ten samochód się tylko od czegoś odbił. Oczywiście, mamy uszkodzoną maskę, nie zapominajcie o tym, że jest to aluminium. Tak więc takich rzeczy już raczej nie naprawicie, chociaż na siłę. Belka jest tylko minimalnie podgięta, tak więc jeżeli chodzi tutaj o to, wymiana elementów, zawieszenie wygląda na to, że stoi na swoim miejscu. Drzwi można ratować, są stalowe. Tutaj szkoda jest troszeczkę większa. Pytanie, ile kosztują drzwi w Polsce. Błotnik, analogiczna sprawa, można wymienić poszycie, można to naprawić. Jeep jest stalowy, tak więc jeżeli chodzi o to, jak najbardziej jesteście w stanie po prostu to też naprawić. Kwestia blacharza i jego roboczogodziny. Tak, wersja Laredo. Tak więc nie za bogata. Za to będzie na pewno tania. Nie zapominajcie, 15 rok, jest to wersja po lifcie. Mamy to już 8-biegową skrzynię. Wydaje mi się, że jak brać to tylko i wyłącznie właśnie po lifta. Nie ma skór. Niektórzy po prostu skór nie lubią. Mamy i takich klientów, którzy dzwonią wprost i po prostu mówią, że nie życzą sobie skór w samochodzie, bo latem jest za gorąco. Obok Chevrolet Tahoe. Ktoś mnie prosił tak naprawdę, że jeżeli znajdę coś takiego, żeby pokazać. Ten egzemplarz jest dosyć leciwy. Nie jest to godne auto do kupna, jeżeli chodzi o to. No chyba, że po prostu ktoś ma niewielki budżet. Auta tego typu, czyli 10-letnie w Stanach, one wymagają na pewno serwisu, naprawy, dużo gotówki. Uszkodzony przód, o niczym dobrym to nie świadczy. Auto stało na policyjnym parkingu. Więc 2010 rok, tak to auto wygląda. Pytanie jeszcze, jaki ma przebieg. No ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. 10 lat i ten samochód, jeżeli chodzi o blachy, już ma dość. Z tej strony to samo. Tak więc moja rada, jak brać, to tylko i wyłącznie coś nowszego. Kolejna okazja z Copartu. Celowo mówię okazja, żebyście troszeczkę też tego źle nie odebrali. Co mam na myśli? 2011 rok, Porsche Panamera. Auto klasy premium, nowa, kosztowała majątek. Zwróćcie uwagę, że samochód jest obity z obu stron. Prawdopodobnie pod spodem też mógł po czymś przejechać, biorąc pod uwagę ten zerwany zderzak. Ma 105 tysięcy mil. Ten samochód na pewno będzie tani w kupnie. Natomiast jeżeli chodzi o naprawę i potem jeszcze serwis tego samochodu, czy też użytkowanie na co dzień, to nie może być tanie. Ostrzegam Was, że pomysł kupna aut premium za pół darmo kończy się zazwyczaj tak samo, czyli musicie dołożyć majątek w utrzymanie, w serwis i tak dalej. Są, widzę tutaj nawet klucze, jedne, drugie. Aukcja tego samochodu jest za 24 godziny, ale biorąc pod uwagę te wszystkie szkody na tym pojeździe, muszę tutaj troszeczkę spróbować przełożyć. Kurczę. No cóż, troszeczkę przerywa, faluje na obrotach, nierówno chodzi. Pytanie, ile ona nie była czasu odpalana. Ale klucz jest. Jeżeli jesteście ciekawi, za ile to zostało sprzedane, sprawdźcie numer. Obok Porszawki stoi taki sobie Hyundai, najmniejszy SUV. Kona, zdaje się. Mieliśmy kilka sztuk wysłanych do Polski. To auto jest dosyć tanie w polskim salonie, dlatego dużo się tego nie wysyła. Natomiast jeżeli ktoś chce, nie ma problemu. Widać, samochód przetarł się po całości bokiem, dodatkowo tyłem. No kurczę, z tyłu on dostał, patrzy, dużo bardziej, dużo solidniej. 1.6 turbo na 4 napęd. Tak więc są i tego typu niskolitrażowe SUV-y. Zaczęło to się pojawiać w Stanach kilka lat temu. Ludzie się do tego powoli przekonują. Kolejny bardzo dobry temat do importu, jeżeli chodzi o to. Samochód poszukiwany na rynku wtórnym ze względu na swoje możliwości, można powiedzieć, mechaniczne, to znaczy 3-litrowy silnik T6, który akceptuje gaz. Jeszcze akceptuje. Jest to jedno z ostatnich aut, które nadawało się do montażu gazu, jeżeli chodzi o Volvo. Zdaje się, do 16 roku był produkowany właśnie ten model z tym silnikiem. Potem weszły tylko i wyłącznie 2-litrówki z nową budą. Uszkodzenie? Narożnik ze strony lewej kierowcy.
zostało tak naprawdę zarówno poszycie, koszyk, troszeczkę belka, zawieszenie i ta siła się tak naprawdę rozeszła tutaj po całości. Ciekawa sprawa, to znaczy czujnik martwego pola, wiązka wygląda na to, że przetrwała, kostka też. Sam w sobie czujnik na pewno będzie do zmiany, lampa standard, poszycie na pewno do wycięcia, do wymiany, ale zobaczcie, Volvo ma uszkodzoną powierzchnię i nie rdzwieje, jest zabezpieczone. Felga wzięła na siebie sporą siłę uderzenia, tu widać pod spodem puścił wahacz główny. O, jak to pięknie widać, jak puściło w tym miejscu. Co poza tym? Widać, że to wszystko zostało troszeczkę popchnięte. Gdzieś ta siła po prostu musiała pójść. Zwróćcie uwagę na szparę tu między drzwiami, a drzwiami kierowcy. Tak więc na pewno to wszystko trzeba będzie szarpnąć, żeby troszeczkę się cofnęło. Dopiero potem zacząć działać. Na dole brakuje dokładki. To jest taki detal. O, jasny środek. Fotele wyglądają niesamowicie, natomiast ten dół nie jestem zwolennikiem jasnej tapicerki, jasnego dywanu na dole. Z tego powodu, że po prostu może mój tryb pracy powoduje to, że często mamy do czynienia właśnie z jakimś takim brudem, smarem. Dwa klucze, jeden klucz, drugi klucz. Prąd widzę, że jest. 79 tysięcy mil. O kurczę. Widzicie? Nawet sama odpala. Całkiem fajny samochód. Kto wie, jak pójdzie za jakąś sensowną kwotę, co ostatnio ciężko, na pewno o tym też wiecie, może spróbujemy do niego podejść. Idę dalej. Kolejny SUV, tym razem Santa Fe od Hyundai'a. 2017 rok, jak mnie pamięć nie myli. Ciekawa wersja wyposażenia, naprawdę sporo bajerów dokupione, możecie sprawdzić. Aukcja dopiero za 7 dni, tak więc myślę, że nawet na spokojnie jesteście w stanie ten samochód w razie czego zobaczyć jeszcze i wylicytować. Jedyny minus, jeżeli chodzi o to, widać czujniki martwego pola są. Kluczyk też jest. Prąd też jest. Tak więc auto odpala. Szkoda, tak naprawdę do szkody doszło z tyłu. Wydaje się być naprawdę niedużo, natomiast prawdopodobnie jest lekko popchnięty też pas i to doprowadziło do całki. Tak więc szkoda, można powiedzieć, czysto kosmetyczna, a poszło to na całkę. Jedyny minus według mnie, brak napędu na cztery koła, tylko ośka naprzód. Kolejna ciekawostka, w Polsce zdaje się, że jest to Fiat Doblo, czy coś w tym stylu. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, ma to znaczek Dacia. Tak zwany ProMaster mały. Wszystko to samo, poza jednostkami silnikowymi i znaczkami. Bardzo popularny samochód, konkurent dla Forda Kugi, czyli Escape'a. Większość tych samochodów na Stany Zjednoczone nie ma nawet napędu na cztery koła. Ciekawe, jak jest w tym przypadku. Również nie widzę oznaczenia. Ciekawe, co mu w ogóle dolega. Widać, w kilku miejscach ma takie wgniotki. Sprawdźmy, czy jest się sens tym wszystkim interesować. 24 godziny do końca licytacji, uszkodzenie mechanical. Czyli co? Silnik, skrzynia biegów, coś w tym stylu. Na 100%. Stan, tak jak widzicie, raczej ktoś nie za bardzo dbał. Prąd jest. Czy dam radę go odpalić? Nie, stoi. Słychać, że rozrusznik cyka, natomiast nic się nie rusza. Tam daleko, nie wiem czy widzicie, jakaś M6 Grand Coupe stoi. Samochód bliźniaczy do mojego. Może tam podejdziemy na chwilę, zobaczymy. A więc przed wami marzenie wielu, natomiast nic ciekawego. Nie warto tutaj tak naprawdę o tym myśleć, nie warto tutaj tego kupować. Dlaczego? Nie wiem czy widzicie przednią szybę. Zgadza się, jest to flot i to naprawdę masywny. Samochód na pewno nie miał lekkiego życia. 87 tysięcy mil. Jak na auto tej klasy z tym silnikiem, uwierzcie mi, łatwo nie było. Jest to flot naprawdę masakryczny. Zwróćcie uwagę, jak skóra odkleja się na kokpicie. On stał w wodzie na pewno bardzo mocno, głęboko. Kurczę, nie będę tam nawet do środka wchodził. Auto do rozebrania raczej tylko i wyłącznie na części, chociaż kto wie, może ktoś będzie chciał to ratować. Ja osobiście nawet nie myślałbym o opcji, żeby to ratować. Tu, w tym miejscu, jest budynek, gdzie są robione zdjęcia. Niestety nie będę wchodził do środka, natomiast nie wiem, czy to widzicie. Prawdopodobnie widzę tutaj BMW X2 w ciekawym kolorze. Tam dalej chyba stoi kolejny
RAM 1500 Limited, widać to po felgach. Natomiast tu mamy w tym miejscu, zobaczcie, kolejny bardzo piękny wóz, zniszczony, spalony przez te zamieszki, które niedawno tutaj odbyły się w Chicago. Masakra i tragedia. Samochód aluminiowy, dlatego tak naprawdę spłonął, popłynął. Mam wrażenie, że było to F-250, bo jest troszeczkę wyższy. Natomiast z tego samochodu de facto nic nie zostało. Może elementy zawieszenia, pod spodem napędy, jakieś opony. Klapa F-150. Może ma lifta zrobionego, dlatego tak wysoko stoi. Tu mamy kolejną M-kę, widzę. Grand Coupe. Co jej dolega? Myślę, że będzie to kolejny flot. Szyba wybita, zaklejona na sztukę. Możecie sprawdzić numer. Teoretycznie nie powinienem tutaj nawet wchodzić. Durango. No kurczę, podejdźmy do niego. Biały. Ładny kolorek. Na pewno też jest bez daty. To, co jest na plus według mnie, to tak naprawdę mniejsza obsługa na tym koparcie i mam troszeczkę więcej wolności. Nikt na mnie nie krzyczy, że czegoś nie mogę. Zgadza się, jutro jest aukcja. 2015 rok Dodge Durango RT, czyli bardzo konkretny silnik. Ciekawe, za ile to się sprzeda. Ponownie mamy komplet poduszek, czyli teoretycznie samochód powinien być przez to tańszy. Widzę prąd. Słyszeliście to? Rozrusznik próbuje kręcić, jednak brak prądu. Najprawdopodobniej jakbyśmy tutaj podali starter, on by odpalił. Przedlift, ale poza tym nie jest zły. Czarny sufit, kurtyny akurat nie strzeliły, więc jest to duży plus. A z tyłu zobaczcie, co tu się dzieje. Tylko to za bardzo nie dba. Jak się zniszczą fotele, to się zniszczą, bo to jest i tak całka. Samochód jest niczyj. Tu widzę Challengera. SRT. Na 4 napęd, tak więc ogromny plus. Jak brać Durango, to tylko i wyłącznie z opcją na 4. Kolejne auto na nielegalu. Jeszcze mnie stąd nie ściągnęli. Rubicon, musiałem do niego podejść. Bardzo fajny, konkretny sprzęt. Naprawdę twarde auto. Poddało się zawieszenie, jak bardzo często w przypadku tego typu samochodu. Nie widzę tu nic poważnego, natomiast no nic nie widzę. Tak, jak najbardziej widzę to poważnie. Widzicie, jak przedni dyfer wisi? Jest to bardzo droga rzecz w Rubiconie. Auto ma tak zwane upcoming lat, czyli dopiero będzie licytowane. Kilka tygodni, prawdopodobnie coś w tym stylu. Fajne LED-owe lampy, mimo wszystko styl takich starszych samochodów utrzymany, natomiast technologicznie są fajnie do przodu. Żółta Daytona Charger, 6,4 litra, natomiast widzę, że jest totalna rozsypka. Bardzo duża lokacja. Pokażę Wam ją, że jeszcze... O, nawet lepsza wersja wyposażenia, faktycznie skórki. Zdejmowany dach. Rubicon. Bardzo ładny Dodge Challenger, 2015 rok, niesamowicie ładny kolor, niebieski wygląda na żywo, fenomenalnie. Brakuje mu co prawda do pełni szczęścia silnika Hemi, czyli 5,7, mamy tutaj 3,6 litra. Natomiast kto wie, nie można mieć w życiu wszystkiego, może ktoś zaakceptuje mimo wszystko fakt mniejszego silnika, na rzecz po prostu szkód, na rzecz koloru. Bardzo prosta budowa zawieszenia, wszystkie elementy są metalowe. Tak jak naprawdę cały samochód. Drzwi raczej bym sobie wymienił. Z tego powodu, że będąc w Stanach, jesteśmy w stanie pomóc Wam kupić dosyć tanie te części. Mamy skóry SXT Plus, tak więc też nie jest to taka największa bieda. Już jest całkiem w porządku, wersja po lifcie, czyli mamy tutaj większy ekran. Klucz jest. No. Ma nic z tego, co? Bardzo ładny Jaguar dwudrzwiowy, drogi. I tak jak widzicie, najprawdopodobniej samochód po prostu w wyniku ostatnich zamieszek został podpalony. Nie będę tutaj do środka wchodził, zresztą tak naprawdę jemu już chyba nic więcej nie zaszkodzi. Nie jestem zwolennikiem naprawy tego typu samochodów. No ale cóż, tak wygląda życie. Mieliście przed chwilą przykład Forda F-150, który jest aluminiowy, jak się zachował.
Jeep jest metalowy, stalowy, tak więc został tak naprawdę cały ogołocony. Wszystkiego, co się dało radę spalić. I został taki szkielet w środku. Ponownie raczej tylko i wyłącznie na części. Ciekawa edycja Sahara. Dawaj ten most i to zawieszenie. Jak najbardziej, wszystko jest na miejscu, tak więc części mechaniczne jako dawca super. Kolejny ciekawy Charger, tym razem biały, wersja RT Hemi, 5,7 litra, samochód uszkodzony przodem, dosyć solidnie. Jeżeli macie ochotę, możecie zobaczyć numer. Aukcja już jutro. Natomiast w temacie szkód, dosyć solidnie dojechany z prawej strony, jeżeli chodzi o podłużnicę. Widzicie, jaka harmonijka się zrobiła z podłużnicy? Ona została popchnięta i złamana w tym miejscu. Mam nadzieję, że to dobrze widać, pomimo tego, że to wszystko jest jeszcze tutaj zabudowane. Ciekawe, czy uda mi się dojść przez nadkole tutaj bardziej. W każdym razie, poza tym na pewno dostał tutaj alternator, zwróćcie uwagę. Wygięło go na pewno na śrubach. Pytanie, jak tak naprawdę mocowanie. No ale daje to do myślenia. Wbrew pozorom te samochody wcale nie są takie twarde. Powiem wam szczerze, że łatwo się poddają. Co poza tym? Raczej łatwego życia nie miał. Na zdjęciach pewnie tego nie widać na aukcji. Ale to są detale, które naprawdę mają znaczenie. Aukcja już jutro. Natomiast tu z tyłu za nim stoi również ciekawy sprzęt, Challenger, prawdziwy SRT Hellcat, 6,2 litra na kompresorze, jak dobrze pamiętam, uderzony przodem, uderzony bokiem, to poszycie na pewno idzie na śmietnik, zwróćcie uwagę, jak koło stoi, jest przesunięte, jest czerwony kluczyk nawet, trochę mało miejsca, ale nawet jest prąd. Natomiast przejdźmy do przodu. Jeżeli macie ochotę sprawdzić numer, on dopiero będzie wystawiony, ten samochód, za kilka tygodni. Natomiast z przodu mamy naprawdę totalną rozsypkę. Ponownie cały przód przesunięty, złamany na podłużnicach w tę stronę, dociśnięte i złamane. 26 tysięcy mil SRT. Poczekajmy chwilę, zobaczymy, czy żeby ten człowiek sobie stąd pojechał. Pojechał. Tak więc silnik jest na pewno sprawny. Uciekam stąd, żeby na mnie nie krzyczeli. Przypomnę, to auto dopiero będzie licytowane, rozsypka jest totalna, ale jak będzie tania, to kto wie. Kurde, korwetta spalona kolejna i kolejna spalonka jakaś. Korwetta nie jest spalona, jest po prostu bardzo mocno uderzona. Zmyliło mnie, że to stoi po prostu obok auta spalonego. Bardzo mocna, ponieważ jest to Z06, czyli 6,2 litra na kompresorze. Natomiast widzicie, jaka tu jest masakracja. Ona musiała się po prostu pod coś wbić. Jest niska, zahamowała i jeszcze bardziej zanurkowała. Silnik myślę, że będzie sprawny, natomiast musicie liczyć tutaj sporo rzeczy do wymiany, jeżeli chodzi właśnie o tego typu rzeczy, jak doloty, plastiki, rolki, kompresor na 100%. Ta rolka została w tym miejscu podgięta, a mam wrażenie, że tutaj ten kompresor jest nawet pęknięty. Tak więc ponownie, no takich rzeczy nie zobaczycie na zdjęciach kopartu. Future, zgadza się, dopiero będzie licytowane. Widziałem to jakoś taką szóstkę, 650. 650, ale wydech wygląda na to, jakby miała 640, to jak to jest? Zaraz się może wszystkiego dowiemy. Tak, 640 po kradzieży. To tłumaczy, dlaczego ona jest tak rozebrana. Masakra, żeby to wszystko odtworzyć z powrotem. Ups, ups. Tak coś poczułem. Tak więc tak to wszystko wygląda. Widzicie, jak się dla was poświęcam? Oczywiście żartuję, takie rzeczy się zdarzają. Kto nie robi nic, no to nic się nie dzieje.
czy ja będę w stanie do tego samochodu jakoś się dostać? Powiem wam w ten sposób, nie będę się z tym samochodem szarpał, natomiast na pierwszy rzut oka już to dla mnie wygląda jako czysta podpucha, odpicowane auto po prostu, żeby tylko ładnie wyglądało na zdjęciach. Zwróćcie uwagę, jak to wszystko zostało odklepane, pomalowane. Tak, to jest po prostu na grubo pomalowane, te rysy są. Tak samo tu. Masakra i cały ten samochód właśnie w ten sposób jest odpicowany. Tak więc to, co wam mówiłem, musicie uważać na auta luksusowe, niemieckie, z lokalizacji Chicago, Nowy Jork, Kalifornia, Texas, Floryda i na pewno coś jeszcze by się znalazło. Tak więc to jest wtopa, nie polecamy tego. Poliftowy Mustang poprzedniej generacji, 2014 rok, silnik 3,7. Teoretycznie ciekawy samochód, natomiast w praktyce ponownie obity z jednej, z drugiej strony i zobaczcie, jak naprawdę poważnie. Ja myślę, że jest duże przypuszczenie, że on mógł leżeć nawet na tym boku. Jak przystało na auto amerykańskie, rdza wychodzi, jeżeli o to chodzi. Widzicie amerykańską robotę? To, o czym wam powtarzam, im starszy samochód kupicie, tym jest większe ryzyko właśnie takich sytuacji, że kiedyś ten samochód był po prostu klejony na grubo. Tak więc grunt to sprawdzić historię pojazdu. Oczywiście, jeżeli chodzi o współpracę z nami, macie nielimitowany dostęp do Carfax. O, jaka ładna Elantra GT. Macie nielimitowany dostęp do Carfax, do dekoderów BMW, Porsche, Audi, Volvo, Forda i tak dalej. A depozyt oczywiście jest zwrotny. Tak więc sama w sobie licytacja nic nie kosztuje. Po raz kolejny niestety mam rację. Mówię dlatego w ten sposób, że kolejny raz mamy tutaj niemiecki samochód klasy premium i kolejny raz mamy tutaj po prostu czystą podpuchę. Teoretycznie samochód wygląda bardzo ładnie, natomiast gdy przyjrzymy się jemu bliżej, jest tyle niewiadomych sytuacji, że ja po prostu bym osobiście odpuścił. Zaczniemy od samego początku. BMW 7, silnik 3-litrowy, czyli 740 w longu. Teoretycznie bardzo ładny samochód, natomiast nie wiem, czy widzieliście na samym początku, brakuje tutaj na dole plastików, takich chromów ozdobnych. Oczywiście to mogło się stać od widłaka na aukcji, natomiast cały samochód, on oczywiście jest opisany na aukcji jako gradobicie, natomiast nie jesteście w stanie po zdjęciach kopartu często tego zobaczyć. Nie wiem w ogóle, czy kamera to jest w stanie uchwycić. Tu. Wszędzie ten samochód jest pobity. Tak samo dach. Nie wiem, czy to widzicie w tym miejscu. Słupki. Drzwi. Błotnik. Wszystko w tym samochodzie tak naprawdę ma takie mini wgniotki. Kolejna sprawa, która mi się rzuca w oczy. BMW 7 nigdy nie było wypuszczane na takim zestawie felg. Dodatkowo z tak jakąś chińską małą, wąską oponą. Nie wiem, czy to widzicie. To zostało nałożone na sztukę. Najprawdopodobniej w ogóle koła to są Chińczyki z innego samochodu. Kolejna sytuacja. Wiele drobnego rodzaju rys tego typu na tym samochodzie. Tu, kurczę, jaki gniot. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że wszystko widać. Zderzaki z przodu, z tyłu były wcześniej już malowane. Jakość naprawy po prostu porażająco słaba. Pod spodem wszystko pęka. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka niby wszystko pięknie, ładnie. Tu rysa. Tu kolejna, zobaczcie. Tego nie zobaczycie na koparcie, ale takie auto do was po prostu przyjdzie. Po całości, aż do tych drzwi. Kolejna sprawa, która budzi moje wątpliwości. Nie wiem, czy to widzicie, ale te koło jest troszeczkę przestawione. To jest raz. Dwa. Widzicie to? To jest pęknięta felga w tym miejscu. Śmiem twierdzić, że te koła w ogóle nie są od tego samochodu. Zobaczcie, tutaj nawet nie ma szpilek. Tu jest szpilka, tu nie ma. Ok. Dlaczego są nad koła zdjęte? Dlaczego ktoś malował tarcze, żeby ładniej wyglądały? Śmierdzi mi to wszystko jedną wielką podpuchą. Dlatego na pewno odradzę licytację dla naszego klienta tego samochodu. Natomiast mamy gdzieś tu jeszcze jedną sztukę. Mam nadzieję, że ją znajdę. Aukcja tego samochodu jest już jutro. My najprawdopodobniej odpuścimy. W środku teoretycznie wszystko jest bardzo ładne, piękne. Jak to w BMW 7. Natomiast w praktyce jest naprawdę masakra i sieczka.
W środku nic nie ma. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany 24. Natomiast pokazuję Wam tylko i wyłącznie jako punkt odniesienia i ciekawostkę. Możecie zobaczyć, za ile obity mamy przód i tył. Najprawdopodobniej auto zostało po prostu przepchane w korku. Na moje wygląda na to, że on jest również przesunięty w tę stronę. Zwróćcie uwagę tu i tu. Tak więc on jest na pewno też przesunięty z przodu. W środku bardzo ładnie, czysto pachnie. Mamy nawet prąd, mamy nawet kluczyki. Kurczę, tutaj jeszcze afery nie robiłem o klucze. Pewnie muszę wsiąść i stop przycisnąć. Jak najbardziej, auto jest sprawne pod tym względem, odpala. Mamy nawet rejestrację. Natomiast tak jak mówiłem, samochód sprzedany. Co prawda jeszcze nieopłacony, nieodebrany. Kto wie, jeszcze będzie tak, że wróci na aukcję. To są dosyć świeże nabytki. One dopiero będą opisane, będą miały zrobione zdjęcia i wystawione. Nie będę specjalnie tutaj do nich za bardzo blisko podchodził. Ale nie wiem, czy to widzicie. Odkurzacz, myjka ciśnieniowa i tego typu rzeczy tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. Tak więc oni te samochody po troszku czyszczą, myją i dopiero potem wystawiają. Żebyście nie myśleli, że one wszystkie są takie piękne i ładne od razu. Zobaczcie, nawet silnik jest myty. Zatrzymałem przed chwilą wózkowego, zapytałem o BMW, której szukamy. Bliźniaczy model do tamtej siódemki, która tam stoi, którą przed chwilą oglądaliśmy i okazuje się to być wielką wtopą. Tutaj mamy nawet Teslę akurat, ale bardzo mocno uszkodzoną. Przód też dotknięty, tak więc chcąc nie chcąc, części z tego dużo nam nie zostało. Ale kto wie, może komuś potrzebne. Natomiast w temacie BMW 7, bliźniaczy model, który stał tam, przed chwilą zapytałem. Okazuje się, że druga siódemka stoi na Sablacie, czyli na takim oddzielnym parkingu, który jest dosyć blisko. I już teraz jest trzecia, oni pracują tylko i wyłącznie do 4:30, tak więc muszę się naprawdę streszczać. Tak więc widzimy się już na drugiej lokacji. Jechaliśmy na Sablotę tak zwaną. Zobaczcie, jak wygląda biuro na koparcie na Sablocie. Jest po prostu postawiony kontenerowiec. Mam wrażenie, że widziałem tą BMW na samym początku. Tak wygląda Sablota. No przyznam, że nie jest tutaj najpiękniej. Natomiast dla nich po prostu potrzebne jest miejsce. Drut pod wysokim napięciem. Zobaczcie, jak pociągnięte ogrodzenie, bardzo wysokie. Na Saucie naprawdę bywa nieciekawie. Oni tutaj mają bardzo dużo broni, bardzo dużo przestępczość. Natomiast ja tutaj widzę na samym wstępie naszą siódemkę. Na szczęście. Oprócz siódemki mamy też Mustanga, natomiast podejdźmy na sekundkę do niego. Do niej. 750 w X-Drive. Tak, to jest ten samochód, który chcieliśmy zobaczyć jako numer 2. 2016 rok, BMW 750, benzynowa w X-Drive. 4.4 biturbo, silnik może być kochany, silnik może być nienawidzony, ale nie o tym teraz. Wysłałem Pawłowi kilka zdjęć, bardzo długi film z oględzin, polecam kupno, pomimo tego, że jest to flot. Zaraz sami zresztą zobaczycie. Ciekawa opcja wyposażenia, myślę, że zaraz sobie to jeszcze wszystko omówimy. Na dole nie wiem, czy to widać, aktywny tempomat. Co prawda nie ma tutaj M-Packa, ale nie szkodzi, to jest siódemka, ona może być tak naprawdę troszeczkę delikatniejsza. Z przodu taki detal, nie ma ciśnienia w oponie, jeżeli o to chodzi. Może gdzieś jakiś stary po prostu jest gwóźdź, śrubka, coś w tym stylu. To, czego nie widać generalnie na koparcie, co udało mi się zobaczyć. Szyba oczywiście, dosyć droga, head-up display. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy uderzenie od kamienia w tym miejscu. Szyba na pewno będzie do zmianki.
Tak więc to trzeba też sobie wkalkulować w koszty. Jest to flot, tutaj nie zobaczycie tak naprawdę uszkodzeń karoserii. Natomiast śmiem twierdzić, że wody w tym samochodzie nie było, czy też po prostu stał w wodzie dosłownie po próg. W bagażniku dokumenty, dane poprzedniego właściciela, nawet jest numer telefonu, tak więc można wszystkiego jeszcze się dowiedzieć. Książki, to co mnie interesuje, zobaczcie fakturki z BMW, kilka stron. Ktoś naprawdę fajnie to serwisował. Dodatkowo w Westmont, tam gdzie byliśmy, bazowa wersja $97,000, tyle to wszystko kosztowało. I teraz lecimy z dodatkami. Cold Weather Package, tak jak widzicie, $400 kosztowała grzana kierownica i grzane fotele. No, grzechem było tego nie wziąć. Driver Assistant Package $1,900, potem drugi rozbudowany za $1,700. I dzięki temu dostajemy aktywny tempomat, traffic jam, auto generalnie samo jeździ. Executive Package, wentylowane fotele, masowane, generalnie jest tam kilka takich dodatków. Jeszcze wejdziemy zaraz do środka, to Wam to pokażę. Tak, Interior Design Package, podsufitka z Alcantary, tego typu rzeczy. Reszta jest tak naprawdę już w standardzie w tym samochodzie. Zobaczcie, cena końcowa samochodu 107 tysięcy z haczykiem i do tego jeszcze dochodzi podatek, bo te ceny są bez teksu. Oczywiście bagażnik zamykany. Bardzo fajne połączenie, czyli to co mówiłem wcześniej, jasne fotele, mimo wszystko ciemny dół, jak na BMW 7 przystało, najwyższa jakość wykończenia. Kokpit w skórze, wszystko bardzo delikatne w dotyku, ciekłokrystaliczne zegary. Naprawdę wygląda to wszystko fenomenalnie. Nie ukrywam, że jesteśmy troszeczkę zaskoczeni jedną rzeczą, zaraz Wam to też pokażę. Do auta jest jeden klucz. Kliknijmy sobie start. Co Wam się rzuca w oczy? Szybko, pomijmy te komunikaty. 79 tysięcy, uwaga, kilometry. Tak więc ktoś nasz z Europy musiał tym jeździć, przestawił to sobie wszystko z poziomu menu na kilometry i mamy tutaj faktycznie przebieg w kilometrach, nawet temperatura jest w Celsjuszach. Ktoś o tym nie wiedział i po prostu wpisali, że ten samochód ma 79 tysięcy mil. Tak więc 79 tysięcy mil, a 79 tysięcy kilometrów, jest to drastyczna różnica. Sterowanie z aktywnego tempomatu, odbieranie telefonu, manetki. Jeżeli coś jest metalem, no to rzeczywiście takie jest tutaj w BMW. Bardzo ładny panel do sterowania klimatyzacją, tryby pracy, EcoPro, kamery. Wybaczcie mi. Klimatyzacja się uruchomiła i naprawdę mrozi. Zamknijmy ten komunikat a propos rozładowanej, a propos braku ciśnienia w oponie. No i sprawdźmy to. Tak więc faktycznie pali się tutaj na dole check engine, na pewno zwróciliście na to uwagę. Podczas pierwszego odpalenia mam wrażenie, jakby silnik troszeczkę falował. Trzeba by to wszystko zweryfikować, sprawdzić. Może tylko cewka. Może tylko świeca, coś w tym stylu. Generalny pewnie taki przegląd trzeba by zrobić, natomiast no posłuchajmy chwilkę, zobaczymy czy to w ogóle będzie słychać. No jest V8, troszeczkę go słychać, mimo tego, że to jest to siódemka, dosyć cicho. Zajrzyjmy jeszcze na chwilkę pod maskę. Pod maską na pewno będzie dosyć głośno, z tego powodu, że mamy tutaj wtrysk bezpośredni. 8 wtryskiwaczy będzie hałasować. Klimatyzacja też słychać na maksa pracuje. Natomiast widzicie jaki to jest flot? To jest po prostu cały samochód. Wszystkie plastiki nienaruszone, nic nie było rozkręcane. Mega. Polecam auto do kupna. Paweł chciał na ten samochód przeznaczyć okolice 120 tysięcy złotych. Zobaczymy, podejdziemy do aukcji już jutro. Bardzo ciepło liczę na to, że go to wygramy. Jeżeli czegoś takiego bym szukał, soft close, domykanie drzwi, to na pewno też bym podszedł do licytacji czegoś takiego. Jeszcze zwolnijmy hamulec postojowy. Zobaczcie, ona się normalnie toczy. Na flaku to na flaku, ale się toczy. Rzućmy sobie do tyłu teraz. Kamera oczywiście, czy też kamery nawet 360 stopni. Z tyłu mamy klasyka nawet. A więc tak wyglądają oględziny, przewaga tego, że my jesteśmy na miejscu. Bardzo ważna kwestia. Wielu z Was dzwoni i stwierdza fakt, że my kupujemy auta tylko i wyłącznie w Chicago. Nieprawda.
niedużo kupujemy w Chicago. Większość naszych samochodów, dosłownie 90%, są to auta rozsiane po całych Stanach Zjednoczonych. Auta tego typu jak te, czasami uda nam się po prostu na miejscu wyhaczyć, zobaczyć i wygrać. Natomiast 90% samochodów, które kupujemy, kilkadziesiąt sztuk miesięcznie, są to właśnie auta rozsiane po całym kraju. Pokażę Wam jeszcze tylną kanapę. Niesamowite wykończenie tego samochodu, najwyższa jakość, najwyższa klasa. Przypomnę, auto kosztowało ponad 100 tysięcy dolarów jako nowe. Tak, domykanie drzwi. Zobaczcie, jak bardzo fajnie zaprojektowali tutaj tę lampkę. Roleta oczywiście jest elektryczna, jak jedna, jak i druga. Zobaczcie. Niesamowity bajer, to o czym Wam mówiłem, kokpit w skórze, boczki w skórze, nawet sufit tutaj jest w takiej jasnej alkantarze, podwójny szyberdach, statek kosmiczny, po prostu statek kosmiczny. Zobaczcie po prostu, ile tu jest miejsca, masakra. Obfity, taki soczysty podłokietnik, oczywiście cup holdery. W schowku coś jest, nie ma nic. Pozostała godzina do zamknięcia tej lokacji, gaszę siódemkę. Tutaj, tak jak widzicie, non-stop coś się dzieje. Chłopaki się ładują. Postaram się wykorzystać tę godzinkę jeszcze, żeby pokazać Wam inne ciekawe samochody. Obok siódemki na pewno zauważyliście starego Mercedesa SL. 81 rok produkcji, tak więc auto już, można sobie powiedzieć, śmiało zabytkowe. Jeżeli chodzi o odprawę, mamy też ulgę. Jeżeli chodzi o to, każde auto, które ma powyżej 30 lat, nie dotyczy Was tak naprawdę akcyza, nie dotyczy Was cło, jest tylko niższy podatek VAT. Pogaduchy na szczycie. Natomiast tutaj mamy GLC, najnowszy model. Stoi tutaj od zimy. Na razie nie ma jeszcze daty, tak więc jeżeli będziecie chcieli, możemy jeszcze do niego wrócić. Wpiszcie numer w wyszukiwarkę, 2020 rok, 1900 mil przebiegu. No i komuś po prostu już się przytrafiło. Troszeczkę coś tutaj śmierdzi, powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy ktoś coś zostawił w tym samochodzie. Na szczęście to, co rozebrali, to chociaż fotele złożyli. GLC 300. Auto służyło tak naprawdę jako samochód zastępczy u Mercedesa. Tuż obok siódemki stoją dwa amerykańskie sprzęty, to znaczy Challenger 2018 rok i Dodge Durango RT. Co prawda przedlift, ale RT. Zaczniemy oczywiście od tego, który stoi bliżej, czyli Challengera. Auto opisane jako samochód po zalaniu, wersja SXT Plus. Nie najbogatsza, nie najbiedniejsza, natomiast już całkiem fajna. Zobaczcie, jakie bardzo ładne soczewki. Ciekawy znaczek z przodu. Prezentuje się naprawdę świetnie, z tego powodu, że jest to flot. Zaraz spróbuję wsiąść do środka, tak więc dowiemy się cokolwiek więcej. Przede wszystkim, czy woda była w środku i czy auto odpala. Nie mamy tu skór. Jest klucz. Jest klucz, ale nie śmierdzi. Jest klucz, ale nie śmierdzi. No to spróbujmy tak naprawdę. Troszeczkę brudno. To akurat jest detal. A? Właśnie. Kolejny flot, który odpala i od razu budzi moje zainteresowanie. Tutaj też mam jakieś książeczki. Świeci się check engine. Pytanie, co jest powodem. Dam mu tu chwilkę, żeby sobie popracował. Myślałem, że znajdę oryginalną wklejkę. Tak jak widzicie, jakieś tam gadżety w środku. Tylko, że powiem Wam, że bardzo mocno ten silnik faluje na obrotach. Widzicie, jak się cały samochód trzęsie? Mam nadzieję, że to widzicie. Ciekawe, co może być powodem tej sytuacji. Wszystko trzeba by sprawdzić, natomiast odpala. Może jednak finalnie zassał coś do silnika, chociaż powinien stukać. Dam mu jeszcze chwilkę. Nie no, widzicie po wodzie, jakie są wibracje na budzie? Naprawdę bardzo mocno się trzęsie. Na drzwiach może będzie to bardziej widać. Tak,
tak mocno ten silnik po prostu trzęsie całą budą. Gdzieś tutaj po prostu musi być coś na rzeczy. Spróbuję wkręcić go na obroty. Wkręca się na obroty bez problemu, jeżeli o to chodzi. Na pewno coś tutaj należy przejrzeć, natomiast dramatu i tragedii tutaj kompletnie nie widzę, jeżeli chodzi o mnie. Temat oklepany do bólu, czyli Ford Fusion. Jeździ tego w Polsce już bardzo dużo. Mam nawet wrażenie, że rynek jest troszeczkę przesycony tym wszystkim. I zaczęło się to słabo sprzedawać. Z punktu mojego, jak ja to widzę, tu mamy silnik mniejszy, EcoBoost, zdaje się 1.5. No i z punktu mojego, co wam mogę podpowiedzieć, nikt za bardzo tego silnika nie chce. Wszyscy szukają tak, albo hybrydy, albo dwulitrówki tytanium, albo od razu 2,5 litra pod gaz. Nam najlepiej sprzedają się właśnie auta 2,5 litrowe, dwa klucze. Ciekawe, czy jest prąd. Nie ma prędu. Szukacie aut pod gaz, może to być dziwne, natomiast no ja wiem, że każdy szuka oszczędności. Tutaj mamy drugiego 1.5 EcoBoost. Tu stoi Mazdinka bez drzwi i ona tak po prostu sobie stoi. Nam najlepiej sprzedawały się auta 2,5 litrowe. Sprzedaliśmy już od początku tego roku 6 sztuk. W Polsce gotowych, naprawionych. Mamy też i takie auta. Czy też naprawiamy. No cóż, rozsypka totalna. Teoretycznie auto bardzo ładne, natomiast finalnie z powodu braku tych drzwi. O, bardzo ładnie tutaj siedzi ten słupek. Zobaczcie. Z powodu braku tych drzwi to wszystko dalej niszczeje. Optima. Widać, że dosyć świeża. Ponownie mamy tutaj kokpit strzelony, co oznacza dosyć dobrą cenę. Kolanówka. Możecie sprawdzić. 19 rok. LX, tak więc taka podstawowa dosyć edycja. Ale pięknie dostała. Troszeczkę czołowo, troszeczkę z boku. Po drugiej stronie mamy coś ciekawszego, to znaczy Lexus RX? RX czy NX? NX jest troszeczkę mniejszy. No ale biorąc pod uwagę te ślady po wodzie, to jest flot i to naprawdę gruby flot. Widzicie tutaj to odcięcie? Nawet markerem nie trzeba było tylko zamazywać, ja pierdzielę. Masakra. Tak, no to widzicie, macie porównanie BMW 7, Floda, do czegoś takiego. Normalnie niewiarygodne. A jednak możliwe. 2019 rok, Dodge Charger, auto z wypożyczalni, tak zwany rental. Tak więc ktoś wynajął i miał przygodę. Zobaczcie, jak musiał tak naprawdę dołem gdzieś wylecieć z drogi i ściąć to wszystko od spodu. Komplet poduszek strzelonych. A tu co się stało? No właśnie. Niestety, słuchajcie, jest zamknięty. Widzicie, chciałem wam coś więcej pokazać, a tu nic z tego. To jest ciekawy samochód. Dlaczego ciekawy? Nie wiem, czy w Polsce coś takiego macie. Na pewno coś podobnego jest, jakiś taki Transit. Natomiast tutaj one są ciekawie komponowane, bo mają silniki zwykłe, benzynowe, które da się zagazować. Ciekawe, co mu dolega. Zaraz może jeszcze zobaczymy do środka. Może to jest kolejny flot. Transit Connect u nas się to nazywa. Wersja Titanium. Czyli naprawdę ciekawy pojazd. Pytanie, co mu dolega? 3800 mil przebiegu? Zgadza się. Kurczę. No powiem wam, że jestem zaskoczony tak dobrym stanem tego samochodu. Nawet są klucze. Nawet odpala. Coś troszeczkę hałasuje. Zgadza się, 2,5 litrowy silnik pod gaz. O to właśnie chodzi. Ale słyszycie, jak stuka? Coś mu musi dolegać tak naprawdę. Ewidentnie. Natomiast spójrzmy może na walory tego samochodu. Wersja Titanium. Zobaczcie, mamy tutaj pełne fotele, tak zwane kapitańskie z tyłu. Skórzana tapicerka. Tu fotele są oczywiście składane, możemy je złożyć sobie na płasko. No powiem wam, że samochód bardzo ciekawy. Uda nam się to wszystko złożyć. Zobaczcie, coś takiego.
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie jest to kolejny diesel i nie macie kolejnych problemów z silnikiem diesla. Dodatkowo możecie założyć gaz i jeździć tak naprawdę za pół darmo. Silnik 2,5 litrowy, nawet jeżeli trzeba będzie go zmienić z powodu tego, że stuka, nie będzie drogi. Również jest to ciekawe auto do kupna. 2018 rocznik, Transit Connect jutro. Czas do końca 19 godzin. No powiem Wam, że zainteresował mnie ten samochód. To co też chciałem Wam powiedzieć. Kopart oznaczył to auto jako run and drive. Silnik stuka, ale on jeździ. Tak więc musicie też brać to pod uwagę, że to, że auto ma napisane, że jest run and drive, to wcale nie znaczy, że silnik jest sprawny w 100%. Według Kopartu run and drive oznacza to, że samochód podjedzie o własnych siłach 1,5 metra do przodu, 1,5 metra do tyłu. I na tym się to wszystko kończy. Kolejny oklepany temat. Auto będzie licytowane już jutro. Dwulitrowe turbo quattro. Uszkodzenie? Ciężko mi tak naprawdę stwierdzić, co tutaj było. Zobaczcie, pierwsza chłodniczka nie wygląda tak źle. Lampy również nie są tragiczne, natomiast górne uchwyty są po prostu urwane, podbite troszeczkę od dołu. Czy ta maska po prostu się cofnęła? Ciężko im powiedzieć. Raczej nie. Po prostu samochód był na jakiejś takiej wycenie i tak niechlujnie to wszystko zostawili. Błotniki nie są ruszone. Szyba nie jest pęknięta, co prawda już kiedyś zmieniana. 66 tysięcy mil. Raczej z powodu tego, że jest rozebrane, nie będzie zbyt drogie. Opcja wyposażenia widzę dosyć cienka, dosyć słaba. Nie ma nawet tutaj sterowania MMI, nie ma tutaj Bose Audio czy Bang Audio. Tak sobie. Bardzo ładny Range Rover, auto po kradzieży, tak więc samochód mechanicznie sprawny, blacharsko również jest ok. Mamy tutaj uszkodzone pole numerowe VIN. Przewidziany do licytacji jako future, czyli on dopiero będzie. Jest to sporciak na kompresorze. Tak więc będzie to na pewno drogi dosyć samochód. Natomiast, kto wie, może ktoś z Was czegoś takiego szuka. Do licytacji przewidziany dopiero wkrótce. Ile to może trwać? 2, 3, 4 tygodnie. Albo i nawet 2 miesiące. Kluczyk nawet jest. Prądu nie widzę, żeby tutaj jest martwy. Ponownie zobaczcie, tabliczka z winem została uszkodzona. No win. Co powinniście wiedzieć? Czasami jest problem z rejestracją tych samochodów. Po prostu trzeba nadać nowy numer VIN dla tego samochodu i dopiero wtedy możemy go zarejestrować. Kolejny klasyk, tym razem Jaguar. Nie widzę ponownie tak naprawdę naklejki na szybie, ale możecie przepisać sobie ten numer i sprawdzić tak naprawdę, co to jest, czy aktualne, czy nieaktualne. Kurczę, V12, ja pierdzielę. Kiedyś musiał kosztować majątek. Kto wie, może i teraz się dobrze wyceni. Wygląda na pierwszy rzut oka bez rewelacji, jak każde stare auto. One wymagają troszeczkę uczucia, masę pracy, masę czasu. 62 tysiące mil. Kolejny samochód, do którego mam ogromny sentyment, czyli Audi A8. Kiedyś mi się mega podobały, dalej się podobają, tylko troszeczkę z tego już chyba wyrosłem. Wybaczcie mi, że tak głośno. Chłopaki non-stop się tutaj pakują, ładują i wyjeżdżają na każdą stronę świata. Co powinniście wiedzieć? A8 ma opis, że jest po zalaniu. Natomiast scenariusz jest bardzo podobny jak do siódemki, którą oglądaliśmy przed chwilą. Zobaczcie, ponownie mamy tutaj head-up display i ponownie mamy uderzenie od kamienia. Więc ta szyba jest też do zmiany. Dziwna historia, bo te drzwi są zaklejone, nie zamknięte. Nie wiem, co jest powodem. Nie będę tak naprawdę się z tym szarpał, ponieważ auto jeszcze nie jest moje. Jeżeli Kopart to zakleił, to niech tak będzie. Long, 3-litrowy turbo na kompresorze. Naprawdę dobry i udany silnik. Polecam kupno właśnie aut z tym silnikiem. Wejdźmy sobie do środka. Soft close, ponownie jak to na Audi przystało A8. Troszeczkę, no powiem Wam, że gorzej to wygląda niż w siódemce, natomiast siódemka jest po prostu nowszą budą, nowszą konstrukcją. To auto było produkowane w takiej formie, zdaje się, od 2012 roku. I co Wy na to? Oczywiście nie wspomniałem na ten temat, natomiast tutaj nic nie śmierdzi.
Wody ponownie w tym samochodzie najprawdopodobniej nigdzie nie było. Pewnie stał gdzieś po prostu po próg. Tak więc da się trafić tego typu samochody. Najlepiej oczywiście sprawdzić, tak jak ja to teraz zobaczyłem. Tak jak widzicie, nie palą się żadne kontrolki, nawet check engine. Do samochodu są klucze. Czyżby tutaj był jakiś piesek? Piechomicho zaopiekował się tym kluczem. Ktoś musiał mieć na pewno trochę nerwy na tego psa. Ale, no cóż, to tylko kluczyk i to tylko samochód. Nie takie rzeczy jeszcze w życiu będą. Otwieram celowo drzwi. Trochę będzie tutaj tak naprawdę, on teraz na nas pipczał. Natomiast posłuchajcie tego z tyłu. No właśnie. Silnik jest ok. Bardzo szybko wkręca się na obroty. Poza tym samochód jest naprawdę fenomenalny. Ciekawi mnie, co jest powodem tego, że te drzwi tutaj tak naprawdę są tak otwarte. Może zajrzymy zaraz z drugiej strony. Aukcja tego samochodu jest ponownie jutro. Tu widzę jakieś rzeczy poprzedniego właściciela. Ponownie mamy nawet wklejkę. Nawet dwie. Spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. 2015 rok. Cena bazowego modelu 81. Mamy tutaj dokupiony premium package, luxury package, 20-calowe koła, panoramę, cold weather package. Nic ciekawego. Taka, powiedzmy sobie, średnia ta ósemka. Natomiast nie jest zła. Bardzo fajne skórzane obicie od książek. Taki futerał. Tutaj te drzwi też widać były zaklejone. O co tutaj chodzi? No powiem wam, że mam taką małą zagadkę. O co tutaj chodzi? Co jest powodem tego? Może je po prostu trzeba zamknąć, ale one powinny zostać dociągnięte. No jest to jakaś mała zagadka, natomiast tak naprawdę no, wygląda to na cały samochód do jakichś tam poprawek. Bardzo ciekawy samochód. Kto wie, może jeżeli cena będzie dosyć niska, to ja bym go przejął na chwilkę. Mała dogrywka, otworzyłem maskę w Audi. Zaskoczeń brak. Ktoś nawet chyba wkładkę KNA sobie wstawił. Pracuje równo, żadnych niepokojących dźwięków. Troszeczkę brudno, ale akurat to nie jest minusem. Wpadł mi w oko jeszcze ten oto szybki SUV, czyli Porsche Cayenne w wersji GTS. Co prawda trochę lat już ma na karku, jest to 2013 rok. Uszkodzenie opisane jako mechanical. Samochód jeszcze jest bez daty, czyli macie czas w razie czego, żeby to zaatakować. W przypadku tego typu sytuacji, gdy auto nie odpala, nie jeździ, ma jakieś takie niejasne opisy, liczcie najgorsze, czyli silnik, to co jest najdroższe. Teoretycznie bardzo ładny, widać, że na pneumatyce osiadł, dawno był nieodpalany, pewnie gdzieś tam powietrze ucieka już po latach z tych amortyzatorów. Typowe w markach premium, jakieś takie delikatne szkody, zobaczcie. 2013 rok, tak więc po tym samochodzie już troszeczkę widać zużycie, szczególnie właśnie po fotelach, one są dosyć głębokie, kubełkowe, zawsze siadacie po prostu na ten bok i troszeczkę ta skóra się wyciera. Taki detal, to się da po prostu ogarnąć, naprawić, pomalować. W Polsce na porządku dziennym nie ma klucza, nie widzę, dodatkowo brak prądu. No nie, kluczek jest, tylko po prostu już w stacyjce, widzicie? Jest martwa. W każdym razie również ciekawy samochód. Przypomnę, data pojawi się dopiero niedługo. Też ciekawa sytuacja, to znaczy otwarta maska. Kilka razy w naszej historii zdarzyło nam się właśnie, że było coś też podobnego. To znaczy kupiliśmy samochód i auto przychodziło w takim stanie. Tak to właśnie jest, jak ktoś odbierze auto, nie sprawdzi, czy maska jest tak naprawdę domknięta, załaduje na trailer i dopiero potem zobaczy, że coś takiego się stało. Niestety jest to rzadkość, ale czasami do takich sytuacji dochodzi. Udało mi się nawet spotkać naszego widza. Pozdrawiam. Pogadaliśmy chwilę, zapytał, czy to ja kręcę te filmiki. Tak, to ja kręcę te filmiki. Żegnamy się, słuchajcie, koniec na dziś. Wygonili nas, zamykają bramę. Tak więc kolega trokiem wyjeżdża, ja się też zbieram już do domu. Udało mi się poznać przyjemnego człowieka, Polaka. Jak masz ochotę, to się do nas odezwij. Wozi auta z New Jersey tutaj. My już tak naprawdę wracamy do domu. Zobaczcie, 4:48, jeżeli o to chodzi, tak więc późno. Kopart już zamknęli.
Mam godzinę 6 minut do domu, tak więc biorę się za jazdę. Podsumujmy dzisiejszy wypad. Siódemka, naprawdę hit, bardzo fajny transit po Flodzie, 2,5 litrowy pod gaz. Na pewno to się sprzeda bez problemu w Polsce, dobry temat do handlu. Ciekawi mnie Audi A8 po zalaniu, również cały samochód. Spróbuję podejść do czegoś, mam nadzieję, że z Pawłem też jutro wygramy siódemkę. Podsumowując, jeżeli chcecie z nami zacząć współpracę, podpisujemy umowę, depozyt jest zwrotny i w razie czego atakujemy dane auto. Zajmujemy się całym procesem, od kupna po dostawę pod dom, odprawa celna też jest po naszej stronie. Dostarczymy pod wskazany adres, czy to będzie dom jednorodzinny, czy to będzie jakiś mechanik, garaż, warsztat, jak najbardziej. Mak nowy. Nie przedłużam, widzimy się już w kolejnym odcinku. Czerwone światło. Widzimy się już w następnym odcinku, jeżeli o to chodzi. Trzymajcie się, z tej strony Krzysztof. Pozdrawiam, hej!